Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj gość wyjątkowy profesor Agnieszka Legutska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, analityczka programu Europa Wschodnia. Witam serdecznie pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor, obserwując wojnę ukraińsko-rosyjską, nie można nie wspomnieć o osobie, która w ostatnich miesiącach w przekazie zarówno ukraińskim, jak i rosyjskim pojawia się niemal codziennie. Mówię tutaj o liderze grupy Wagnera. Jaka jest jego historia i jaki on ma wpływ zarówno na tą sprawę bezpieczeństwa militarną, ale także w ostatnim czasie, co dostrzegamy, także polityczną w Federacji Rosyjskiej? Tak, on jest osobą bardzo ciekawą. Jewgeni Prigożyn jako, no można powiedzieć, dawniej oskarżony, skazany w kolonii karnej, bardzo dobrze wpisuje się w państwo rosyjskie jako państwo mafijne, które jako również państwo kleptokratyczne, czyli takie, w którym są różne układy między największym mafiozą, czyli Władimirem Putinem, jest jednocześnie instrumentem wpływu, był wykorzystywany na różnych frontach międzynarodowych Rosji przez rosyjską elitę w sposób zakulisowy, czy to na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce, a teraz właśnie na froncie ukraińskim, podczas tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Ale grupa Wagnera, która została założona jeszcze w 2014 roku nie przez Jewgenia Prigożyna, ale przez Utkina, który przyjął właśnie takie hasło właśnie grupy Wagnera od kompozytora, ulubionego kompozytora Adolfa Hitlera, ale nie o tym dzisiaj. W każdym razie Jewgeni Prigożyn wypłynął na tym, że dostawał kontrakty związane z Ministerstwem Obrony Rosyjskiej, związane w sumie z cateringiem wtedy. I na tych kontraktach zarobił bardzo dużo pieniędzy, ale z racji tego, że prowadził taką firmę cateringową, także znalazł się blisko samego Władimira Putina, stąd też w którymś momencie został mu przydany taka łatka jako kucharza Putina. W ten sposób też znalazł się blisko samego prezydenta Rosji i też w czasie różnych sytuacji kryzysowych, między innymi pandemii, również zaopatrywał szpitale Rosji właśnie w żywność. Więc zarabiał pieniądze po pierwsze na dostarczaniu żywności i do armii, ale w którymś momencie również założył słynną farmę troli, czyli agencję informacji, którą wykorzystywał do podważania naszych zdolności, czy też, no tak, demokracji, czy też różnych instytucji. Farmę troli, słynną farmę w Petersburgu. I można powiedzieć, że był multitasking przedstawicielem rosyjskiej, nie tyle elity, bo ja bym nie traktowała go jako osobę z elity, ale jako użyteczny instrument wykorzystywany przez rosyjską elitę władzy właśnie na frontach różnego rodzaju, czy to właśnie propagandy i dezinformacji, a od któregoś momentu właśnie na frontach Bliskiego Wschodu czy Afryki, gdzie w Afryce osłaniał za pomocą grupy Wagnera różnego rodzaju, czy to pola naftowe, czy pozyskiwanie diamentów. A jeżeli chodzi o front ukraiński, to dzisiaj również grupa Wagnera, to też są różnego rodzaju doniesienia na ten temat, właśnie nie rezygnuje ze swoich
przyczółku w Afryce czy w na Bliskim Wschodzie po to, żeby finansować między innymi wojnę w Ukrainie. Ale od momentu agresji Rosji, pełnoskalowej agresji Rosji na froncie ukraińskim, nasila się rywalizacja między grupą Wagnera a regularną armią. Powiedziałam nasila się, dlatego że ta rywalizacja, czy też napięcia i spory między grupą Wagnera, czy też można by było powiedzieć grupami paramilitarnymi, które są z punktu widzenia rosyjskiej konstytucji, w ogóle regulacji prawnych, jest nielegalny, jakby funkcjonuje poza systemem, ale ta rywalizacja, czy też napięcia, spory, konflikty pojawiały się już w Syrii, a właśnie regularną armią. Mimo tego, że one były na usługach elity politycznej rosyjskiej, albo byśmy konkretnie powiedzieli tej mafijnej struktury Rosji, to jednak te konflikty się pojawiały. A pojawiały się w takich sytuacjach, kiedy właśnie grupa Wagnera była wysyłana do czarnej roboty, gdzie regularnej armii się coś nie udawało, albo nie chciano sobie brudzić rąk, albo po prostu żołnierze nie chcieli ginąć na niektórych odcinkach, a robili to właśnie żołnierze, specjalnie tak już tego pojęcia używam, wysyłani byli, oni ginęli, a właśnie problemy pojawiały się wówczas na tym styku właśnie w armii i grupy Wagnera. I teraz to bardzo wyraźnie widać w momencie, kiedy Rosji nie udaje się osiągnąć tych celów strategicznych zdobycia Ukrainy. I Jewgeni Prigorzyn jako osoba, która nie ma doświadczenia wojskowego, zaczął pozyskiwać, czy też dokoptowywać do bardzo doświadczonych wcześniej na frontach różnych światowych żołnierzy grupy Wagnera, najczęściej profesjonalistów, tak zwanych właśnie rekrutów z kolonii karnych, żeby osiągnąć te cele wojskowe, a tak naprawdę mieć mięso armatnie z kolonii karnych. Jewgeni Prigorzyn jechał do takich kolonii karnych w Rosji, w głąb Rosji i pozyskiwał tych rekrutów z więzień rosyjskich. Z taką obietnicą, że jeżeli przeżyją pół roku na froncie ukraińskim, to będzie im zwrócona wolność. I wówczas ci przeszkoleni Wagnerowcy wysyłali na pierwszy front tych właśnie rekrutów. Najczęściej oni ginęli, no bo byli niezbyt dobrze przeszkoleni, czy to właśnie w Bachmucie, czy to wcześniej w Siewierodoniecku, i oni byli takim właśnie rosyjskim mięsem armatnim. A jednocześnie zmieniła się trochę struktura tych właśnie Wagnerowców, co widać było po tym, że bardzo masowo ginęli. We wcześniejszych frontach Wagnerowcy nie ginęli jak kaczki. Teraz bardzo mocno te straty było widać. Jednocześnie Wagnerowcy byli tymi, których Jewgeni Prigorzyn pokazywał jako tych, którzy byli jedyną skuteczną grupą, która była w stanie zdobyć jakieś miasto, jakiś teren. Tutaj można podać przykład miejscowości Soledar w Ukrainie, która została zdobyta. No i pojawił się problem, który już był widoczny bardzo wyraźnie, ten konflikt między właśnie regularną armią a grupą Wagnera. Pani profesor, a muszę o to zapytać, no bo z początku pani wypowiedzi wynika, że lider grupy Wagnera był na takiej smyczy Władimira Putina, bo to dzięki elitom rosyjskim mógł robić swoje interesy. Czy ta smycz teraz po tych jego wystąpieniach emocjonujących, o tych apelach o zaopatrzenie, o informowaniu o problemach w rosyjskiej armii, on się z tej smyczy zrywa?
Nie do końca, dlatego że Władimir Putin od początku tego roku zaczął skłaniać się do jednak przedstawicieli armii i zaczął podcinać trochę skrzydła Prigożynowi, dając mu do zrozumienia, żeby jednak powściągnął swoje ambicje i jednak postawił przynajmniej oficjalnie na tych przedstawicieli armii regularnej, czyli Gerasimowa, czyli szefa sztabu generalnego, a później głównodowodzącego wojskami rosyjskimi w Ukrainie. Zdjął też, co jest bardzo ważne, na początku roku generała Surowikina. To był sygnał również do Jewgenija Prigożyna, który był bardzo w dobrych relacjach z Surowikinem. I tutaj widać wyraźnie, że i Szojgu, i Gerasimow podszepnęli Putinowi, że stawiając na Prigożyna, to będzie postawienie na konia, który może być zbyt ryzykownym koniem, więc Putin musiał postawić na tę regularną armię. I kiedy właśnie grupa Wagnera, albo trudno powiedzieć, no bo tutaj jesteśmy w takim trochę mgle, w takiej mgle wojny, to jest możliwości trudno osiągalnych informacji, ale Władimir Putin, kiedy został zdobyty Soledar, powiedział, że Soledar nie został zdobyty przez grupę Wagnera, tylko że armia zdobyła Soledar. Teraz, jak Bachmut został zdobyty niedawno, przynajmniej tak deklaruje już grupa Wagnera, czyli właśnie Prigożyn, już przyznał, to była zmiana już narracji, przyznał, że to właśnie Jewgenij Prigożyn zdobył Bachmut. Ale odpowiadając już bezpośrednio na pana pytanie, to uważam, że Prigożyn poprzez swoje bardzo dużą krytykę względem przedstawicieli armii jest, po pierwsze, burzy wizerunek Władimira Putina jako tego rozjemcy w ramach może nie elity, bo powiedziałam, że Prigożyn nie jest częścią elity, ale struktur siłowych. I to trochę burzy taki też nasz obraz, że Rosja jest takim monolitem i że Putin zawsze jest tym jedynym, który jest nieomylny i potrafi to wszystko ogarniać bez żadnych konfliktów wewnętrznych, ale jednocześnie jestem daleka od tezy, że Prigożyn po pierwsze jest w stanie zagrozić samemu Władimirowi Putinowi, bo nadal Putin wykorzystuje Prigożyna w kilku celach. Po pierwsze, żeby mobilizować jednak armię do działania. Po drugie, po to, żeby także mobilizować część rosyjskiego społeczeństwa albo dawać asumpt dla części rosyjskiego społeczeństwa, które jest chętne do tego, żeby zdobywać część albo mobilizować, jechać na front i mieć chęć do walki. I tutaj Jewgenij Prigożyn, ponieważ ma naprawdę po pierwsze farmę troli, która działa na zewnątrz, ale też ma bardzo dużo swoich wewnętrznych blogerów, między innymi jeden z nich został zamordowany. I tutaj jest kolejny wątek, który trzeba by było poruszyć, czy został zamordowany przez wewnętrzne siły rosyjskie po to, żeby pokazać Prigożynowi, że jednak za daleko się posuwa i powinien właśnie powściągnąć swoje ambicje polityczne. I tutaj myślę, że jest to właśnie coś na miarę takiego państwa mafijnego, które dało do zrozumienia właśnie Prigożynowi, że powinien jednak ograniczyć swoją aktywność jako jeden z klanu, ale to trochę jest inny wątek, ale w moim przekonaniu nadal dla Władimira Putina jest użyteczny względem właśnie tych wojskowych, żeby ich mobilizować do działania, a nadal jest także użyteczny na tych frontach międzynarodowych, o których wspomniałam, jeżeli chodzi właśnie o pozyskiwanie
funduszy i wpływów cały czas dla rosyjskiej elity i państwa rosyjskiego. Mnie pani profesor zastanawia jedna rzecz, bo robiąc sobie codzienną prasówkę także z rosyjskich mediów, to od dłuższego czasu, powiedzmy od jakichś 2-3 miesięcy, obserwujemy komunikaty, które powiedzmy na początku wojny się nie pojawiały. I te konflikty nawet w rosyjskiej prasie są szeroko opisywane. Z czego to wynika? No bo mówiła pani o samym Bachmucie. My dostaliśmy takie informacje, że te nerwowe wypowiedzi, te emocjonujące wystąpienia lidera grupy Wagnera wiązały się z tym, że on zaczął tracić w Bachmucie tych liderów, tych takich najbardziej wyszkolonych oficerów, o których pani wspomniała, bo coraz mniej na Telegramie tych właśnie zdjęć z jakichś szkoleń w Afryce, że oni są ściągani właśnie do Rosji. Czy rzeczywiście tak ważny jest Prigożyn dla Putina, że naprawdę on ten konflikt teraz zażegnał, bo tam gdzieś wcześniej się jeszcze Ramzan Kadyrow w kontekście Bachmutu odzywał. No tego nie było jeszcze pół roku temu w rosyjskich mediach, a to się jednak pojawia i również na Telegramie. Mhm. Tak, no właśnie jeszcze jest jeszcze jeden element, który ja bym też nie przeceniała, mianowicie to też, ale to są już moje spekulacje, jeszcze niepotwierdzone żadnymi dogłębnymi analizami, także tutaj już to muszę jeszcze trochę pobadać, raczej wynikają z moich rozmów z różnymi ekspertami międzynarodowymi, które raczej wpisuję jeszcze do obserwacji, nie? Mianowicie jak sobie rozmawiam właśnie z różnymi międzynarodowymi ekspertami, to oczywiście wypływa osoba Prigożyna, który albo jest pokazywany jako straszak na arenie międzynarodowej, jako straszak w kontekście tego, że właśnie może zamienić Władimira Putina, czyli że lepiej jednak na arenie międzynarodowej jest takie przeświadczenie, że lepiej jednak postawić na Władimira Putina albo inaczej kontynuować rozmowę z Władimirem Putinem. Może nie tyle rozmowę, ale lepiej, żeby był Putin. To też jest element takiej propagandy rosyjskiej, bo może zastąpić Władimira Putina właśnie taki jak Prigożyn, który jest nieobliczalny i ma takie grupy paramilitarne, więc może ewentualnie dojść w Rosji do większej radykalizacji Rosji, co byłoby takim elementem rosyjskiej strategii operacji takiej propagandowej, żeby państwa Europy Zachodniej, czy właśnie w Stanach Zjednoczonych, jednak próbowały na którymś etapie pójść na negocjacje z, albo przynajmniej nie próbować dążyć do działań wspierających procesy wewnętrzne, takie, które by mówiły o jakichś działaniach wspierających oddolnych, tak? Czyli coś, co było kiedyś w latach 90., żeby jednak wspierać te działania wewnętrzne w Rosji, no bo do władzy może dojść ktoś gorszy, czyli taki ktoś jak Jewgeni Prigożyn. Drugi scenariusz jest inny, który mówi o tym, że taka osoba jak Jewgeni Prigożyn jest pokazywana jako Jewgeni Prigożyn albo dookoła ta sytuacja jest pokazywana jako coś, co świadczy o słabości elity albo słabości samego Władimira Putina, co też jest swego rodzaju propagandowym sygnałem dla Zachodu, że o Rosję nie trzeba już się martwić, jest już na tyle osłabiona albo sam Putin jest już na tyle osłabiony, że wystarczy tylko poczekać, a ona sama się dokona może nie tyle implozji, ale ten system już zaczyna się na tyle wewnętrznie osłabiać, że można się skoncentrować, nie wiem, na Chinach i zacząć przestawiać swoją uwagę na ważniejsze strategiczne kierunki działań. Więc tak jak powiedziałam, to jest na razie to są moje takie tezy wyjściowe, w których ten Jewgeni Prigożyn pełni trochę inne role międzynarodowe w kontekście patrzenia czy też analizy
jego roli w takich działaniach propagandowych na arenie międzynarodowej, a nie tylko tych wewnętrznych rozgrywek w ramach elity. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Przypominam, naszym gościem była pani profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Odsyłamy Państwa oczywiście na media społecznościowe, które znajdziecie w opisie naszego filmu. Będą tam również linki do mediów pani profesor. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że to nie ostatni wywiad na naszym kanale.